Szale Jakubczaka prowadzili do przerwy 1-0. W drugiej części przeważali goście, ale niewiele brakowało, by w 80. minucie było 2-0. Wyśmienitą okazję do zdobycia gola zmarnował Grzegorz Heda. Przewaga Amiki przyniosła wyrównanie w 85. minucie. Bramkę zdobył przepięknym uderzeniem Dariusz Jackiewicz. Półfinalistę Pucharu Polski wyłoniła dogrywka. W 95. minucie zwycięskiego gola dla gości strzelił Mirosław Kalita. Amika wygrała w Bełchatowie.